Dzień dobry wieczór, witam was wszystkich serdecznie po dłuższej przerwie w trakcie mojej wyprawy terenowej. Jak wiecie, i jak podawałem, informowałem was już z Japonii. Byłem w trakcie procesu. Poszukiwania i polowania na jeden z opuszczonych domów, Akija. Chciałem Wam zrelacjonować całą procedurę. No, częściowo udało mi się przygotować jakieś tam materiały z Japonii na żywo, udało mi się poprowadzić część zajęć. Niestety nie miałem swojego dostępu do warunków, w których mógłbym dla Was nagrywać lub czasu po prostu na to, żeby materiały na bieżąco wrzucać i z tego względu widzimy się dopiero teraz. Jak pamiętacie w nagraniach sprzed wyjazdu, w nagraniach sprzed rozpoczęcia serii Polowanie na Akija zapowiedziałem całą serię niespodzianek. Oczywiście część dotyczy materiałów, które dla Was przygotowałem, nagrań samego tego cyklu, dlatego że jest on mocno oryginalny na tle chociażby polskiego YouTube'a, ale również niespodzianek dla stałych widzów Monomitu. Największą z tych niespodzianek dla większości z Was będzie prawdopodobnie złamanie starej zasady e, anonimowej ikonki, e, pod którą się skrywałem. E, to jest tak zwany face reveal, czyli po prostu będziecie mieć możliwość i jeżeli Was zainteresują, jeśli będzie Wam się chciało obejrzeć te nagrania, e, zobaczyć mnie po prostu w akcji na żywo w terenie. Tą przyjemność miały osoby, które uczestniczyły wcześniej w zlotach lub też no, miały okazję rozmawiać ze mną na żywo w jakichś tam okazjach, chociażby w trakcie zlotu w Anglii czy w innych okolicznościach. Teraz. Żeby nie było, od razu zapowiem, że zgodnie z konsultacjami, z częścią z widzów, będę stosował mieszaną formę, czyli czasem będą nagrania ze mną, zazwyczaj te o charakterze turystycznym, wyjazdów terenowych lub tego typu rzeczy, a czasem będą nagrania o charakterze skupmy się na temacie, w których standardowo będę po prostu tworzył dla was podcast i mówił, i będziecie mogli mnie słuchać, nie myśląc o tym, o tej gadającej głowie przed Wami. I to główna różnica, która pojawi się zaczynając od tych nagrań. Jak już wiecie, z pierwszego nagrania wprowadzającego do cyklu Polowanie na Akija nawiązałem współpracę z kilkoma japońskimi, czy też nagrywającymi z Japonii kanałami. Jednym z nich jest kanał Kigasec, z którym zresztą cały cykl organizowaliśmy oraz nagrywaliśmy dla Was wspólnie. Stąd też nagranie, które... Tutaj dzisiaj Wam przedstawię, jest wspólnym montażem, który już ukazał się w języku angielskim na kanale Kigasets, a teraz w zedytowanej formie, razem z moimi komentarzami, pojawi się również u nas na Monomicie. I oczywiście jest skierowany dla całej widowni. Dla osób, które już miały okazję obejrzeć ten anglojęzyczny. Wariant to były to opinie Kolina oraz jego spostrzeżenia, jego obserwacje. Ja ze swojej strony będę przytaczał swoje komentarze. Plus dla tej całej części widowni, która nie posługuje się w językiem angielskim w sposób biegły, bo nigdy nie miała okazji się uczyć, lub po prostu no, znają inne języki, będę tłumaczył również nagrania: Kolina, Czyli jak będziecie słuchać tego nagrania i kolejnych nagrań z cyklu, no to zauważycie różnicę, w której staram się bardziej energicznym, optymistycznym i takim zapalonym głosem wstawiać wypowiedzi. Kolina, tłumaczenia tych wypowiedzi na polski, no powiedzmy sobie szczerze robić taki pseudo dubbing a z drugiej strony będą się pojawiać moje myśli i moje komentarze, które usłyszycie standardowym, spokojniejszym i odrobinę bardziej stonowanym głosem. Jak widzicie, miałem dość dużo nowinek do przekazania. W związku z tym warto było powiedzieć, co macie okazję teraz oglądać. Zasadniczo są to wycinki od momentu od wyjazdu o godzinie przed szóstą z okolic Tokio, a konkretnie z Saitamy do Tokio, następnie z Tokio do Kyoto Shinkansenem, a z Shinkansenu przesiadka już na bezpośredni, pośpieszny do regionu, w którym poszukiwałem domu, czyli Fukuchiyamy. Cały czas prefektura Kyoto, okolice historycznej Tamby. O tych miejscach będę opowiadał w przyszłych nagraniach o wiele więcej, zwłaszcza, że Będę miał możliwość pokazywać Wam je w większych detalach w różnych okresach roku. Natomiast to, co mieliście okazję widzieć do tej pory, to przede wszystkim właśnie podróż różnymi środkami lokomocji w naszym duecie, moimi i kolina, a także w drugiej kolejności. Widoki, które rozciągają się przy wyjazdach z opłotków Kyoto, które mało kto opuszcza. Jeśli już ktoś dotrze z Tokio do Kyoto, to jest zwykle wielki sukces wśród turystów. Czasami jedzie się jeszcze do dużych miast. Na prowincji już Rzadziej. No i w tym wypadku macie okazję zobaczyć pierwsze przedmieścia Kyoto słynną, legendarną Arashiyamę z bambusowymi lasami. Jak ona wygląda tak naprawdę z perspektywy wyjazdu, jako de facto przedmieścia miasta, a następnie kolejne miejscowości, które znajdują się zaraz rzut beretem za Kyoto w odległościach śmiesznych, bo czasem to jest 5, czasem 10 km które już niedługo, bo w prawdopodobnie następnych latach, zaczną się zrastać i staną się kolejną dzielnicą, co sprawi, że Arashiyama nie będzie już ostatnią dzielnicą, a najbliższą dzielnicą będzie Kameoka. W przyszłości być może kiedyś również Kiotamba i Nantan, czyli miejscowości, przez które przejeżdża się na drodze do miejscowości Asago i Fukuchiyama. Fukuchiyama, do której zmierzamy i do której będziecie widzieć, co można zobaczyć z samym pociągu, z okna pociągowego, jest drugim największym miastem prefektury Kyoto. No i de facto pełni część funkcji miasta stołecznego dla tego regionu. Te zielone krajobrazy, które mieliście okazję obserwować w znacznej części tego wideo, to dość krótki odcinek. Około 70-80 km drogi pomiędzy Kyoto a Fukuchiamą. Teraz zapraszam Was na pierwszy odcinek z polskojęzycznym dubbingiem. Hello. Wow! Dwie starsze Japonki pracujące na kasie w 7-Eleven. Upłynęło sporo wody, od kiedy ostatni raz widziałem Japończyków pracujących na etacie w 7-Eleven. Zanim wyruszysz w drogę, musisz zebrać bagaże. Zabawne, nie? Co tam jest w środku? A, no, różne różności, takie do pracy potrzebne. Musimy najpierw uporządkować rzeczy, które znajdowały się już w bagażniku, zanim będziemy mogli pojechać oglądać pierwszy dom. Genialne. O, i mamy młotek. Młotek, żeby to tam wszystko ubić. A ten młotek to po co on pan wozi? A to jak klienci robią jakieś problemy. A tak na poważnie, to do tabliczek na sprzedaż, które będę wbijał przed kolejnym domem. O, takich jak ta z tyłu. Stacja Fukuchiyama ludziska. Więc ruszamy na przygodę. Dom pierwszy, oglądanie pierwsze. Jak tam, zmieściłeś się? Trochę na styk, nie? Czekaj, sprawdźmy, czy się drzwi domkną. O, zamknęły się. No to luzik. A ja mam cały wygodny front tylko dla siebie. Ok, nieruchomość pierwsza. Musieliśmy zaparkować na parkingu pod Family Martem, a następnie się do niej przejść. Zobaczmy, co pierwsza nieruchomość ma do zaoferowania? Convenience Store, księgarnia, sklep z narzędziami no wszystko tu jest. Gdzieś tam dalej jest też stacja pociągowa. No i duża, główna, hałaśliwa droga. W tym miejscu można już nadmienić, że pierwsze spostrzeżenie mojej kolina to oho, już jest lipa, już jest kiepsko. Jeżeli przy. Domu, do którego zmierzamy, nie można zaparkować. Ba, nie można tam dojechać. No i generalnie rzecz biorąc, będzie problem z miejscem parkingowym, które było na liście oczekiwań w stosunku do kupowanego domu. Ale agent nalegał, żebyśmy obejrzeli ten dom, więc szykowaliśmy się do drogi. O, ta zarośnięta. Czy to ta nieruchomość? To tutaj mieliśmy iść? Nie, oczywiście, że nie. Na kija? Porzucony? No, może. Pewnie tak. Tak wygląda. W połowie już należy do natury, nie? To taki dom roślinka. Taki specjalny dla wegetarian. od dietaides. To znaczy, że cała okoliczna zabudowa, wyliczając dom Bluszczyk, jest przeznaczona dla potrzeb wojskowych, a dokładnie dla japońskich sił samoobrony. Później, przez kolejnych kilka minut, rozmawiamy z agentem na temat tego, że no sąsiedztwem są de facto lotnisko, budynki baraków oraz domy prywatne żołnierzy, którzy po prostu zamieszkali po sąsiedzku. Tutaj widzicie jak agent wręcza nam kserokopię, na której znajdują się plan oraz podstawowe informacje na temat nieruchomości, którą będzie nam prezentował. Jest to dość standardowa procedura. Jak zauważycie na wręczonych dokumentach cena wywoławcza tej nieruchomości to 3 miliony 200 tysięcy jenów. Mówił, że będzie 5 minut, a już czuję jakby to było co najmniej 25. No nie jest dobrze. W tym miejscu koleżanka zaczyna już troszeczkę narzekać na fakt, że agent leciutko rozmija się z faktami. Mianowicie, odległość od węzła komunikacyjnego czy od tego wspomnianego wcześniej convenience store była no, w praktyce dużo dłuższa niż ta zdeklarowana przez agenta. Co powinno być dla Was istotne, jako słuchaczy i osoby, które nie są jeszcze zorientowane w temacie, jest to bardzo ważna informacja w kontekście zakupu nieruchomości w Japonii. Zasadniczo ceny domów uzależnione są i opierają się o odległości od strategicznych punktów, takich jak stacja pociągowa czy przystanek autobusowy, szpital, szkoły publiczne. Tu w szczególności chodzi o podstawówki, yy, przedszkola, a później dopiero gimnazję i licea, yy, a także oczywiście convenience story, które często znacząco podnoszą cenę yy, nieruchomości, jeżeli znajdują się blisko. W tym wypadku, no, miało być 5 minut, a szliśmy co najmniej kwadrans. Ta nieruchomość to bonus, no bo nawet nie było jej na liście. Jak tam, gotowy na wizytę w domu numer 1? No to bierzmy się za to. Runda pierwsza. O, jest tu ukryty trzeci stopień. Taki jakbyś się nie potknął na pierwszych dwóch. A w tym pomieszczeniu widzicie kuchnię, jadalnię, sypialnię. No i to wszystko. No to na tyle na ten dom i tyle na dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem, moi drodzy. Nie no żartujemy. No bez dwóch zdań jest to duża otwarta kuchnia i dużo rzeczy. No Tak, miejsca jest dużo, ale sama kuchnia trochę jest mała. Już w pierwszych chwilach słyszycie, że kolinowi pomieszczenie między kuchnią a łazienką nie podobało się za bardzo. Sam plan pomieszczenia był no kompletnie nieprzemyślany. No a ściany pozostawiały trochę do życzenia. W dodatku umywalka bardzo źle ulokowana. Łazienka w przyzwoitym stanie, wymagająca oczywiście czyszczenia i solidnego szorowania, ale nie w najgorszym stanie. Gorzej te różowe płytki, których obaj nie jesteśmy fanami oraz już obecna pleśnie, która pojawiała się na suficie, co znaczy, że łazienka była słabo wentylowana. Colin oczekiwał na moją reakcję, którą można podsumować jednym słowem. PINKNA. Nie, nie próbowałem sugerować, że łazienka jest wyjątkowej urody. Obaj mamy taki sam stosunek do tych różowych płytek. W pomieszczeniach witają nas klasyczne, standardowe ściany typu sandwall. Jednak te wyraźnie naznaczone zębem czasu. W dodatku noszą one ślady na sobie zamieszkiwania w tym domu osoby, która dość intensywnie paliła. No, ewidentnie, palacz tytoniu, po którym przebarwienia na ścianach są wybitnie, łatwo zauważalne ponadto to co zwróciło razu naszą uwagę to wybitnie niestabilne podłogi w tym konkretnym domu pierwsze co było odczuwalne po przejściu do pokoi to to że maty tatami pomimo sprawiania wrażenia że nie są wcale aż tak zużyte no to nie stanowiły stabilnego oparcia pod stopy żadnego z nas w tym podkreśmy również wagi piórkowej pana agenta. Po pierwszych trzech pomieszczeniach Colin miał już wstępnie wyrobioną opinię, podobnie zresztą jak ja. Nasze odczucia były dość zgodne i co szybko widać, Colin zaczął rozpraszać się na Drobne detale i elementy pamiątek i historii, którą zostawiły za sobą rodziny, które opuściły domy. Jest to typowe dla jego kanału. To zresztą zauważycie, że Colin, podobnie zresztą jak ja, jest dość sentymentalny i w kwestiach. Hmm, śladów pozostałości po przeszłości, po ludziach, którzy zamieszkiwali opuszczone domy. Często w swoich nagraniach na kanale Kick Assets spędza troszeczkę czasu, czasami zagłębia się w zdjęcia prywatne, rodzinne, co zresztą tutaj na nagraniu widzicie, albo fascynuje się, jaki czas i dlaczego i. Czyim hobby była właśnie ta wieża kasetowa, która tak oryginalną konstrukcję miała, a już w jego przekonaniu stanowiła ciekawszy element niż pomieszczenia, które zwiedzaliśmy. Wow, ta podłoga hmm, jest zepsuta. Nie, no kompletna porażka. Moja noga się zapada w tą podłogę. Trzeba ją całą zerwać. Podłoga na tyle niestabilna, że żaden z nas nie wszedł dalej niż na załączonym wideo. Schody z kategorii. Nie najgorszych jak na Japonię, wręcz przeciwnie. Dość nie tylko solidnych, ale i łatwych w obsłudze. Takich, na których niełatwo się potknąć. O, wstawili tu dwa łóżka. I podłogi dużo bardziej solidne niż na parterze. To przykre oglądać, jak ludzie i życia po prostu znikają. Jak te wszystkie rzeczy świadczą o tym, że przeminęło pokolenie, młode pokolenie gdzieś pojechało, albo go nie ma, i w konsekwencji te domy zostają takie puste, bez nas. Wow, czyste łóżka, czyste pościele. Tak jakby ktoś tu chwilę temu mieszkał, a może nawet jeszcze niedawno. Hmm. O, jest i balkon, ale nie wiem na ile on jest stabilny. Widzicie tutaj nawet prześwity między deskami, nie? Oj, nie wiem czy to jest bezpieczne. Wow, wygięło się nawet pode mną, i jestem trochę przestraszony, niepewny co do wchodzenia tutaj. Nie, zdecydowanie nie jest to bezpieczne. Kolejny stwierdził, że balkon byłby nawet w miarę na poranną kawę, jeśli ktoś by się uparł. Ale osobiście uważam, że ten widok osiedla, tych domów i raptem malutki wycinek góry nie za bardzo napełnia i zachęca do tego, żeby akurat tutaj przesiadywać, chociaż z braku laku. Nie, zdecydowanie nie chciałbym być z Marcinem na tym balkonie w tym samym momencie. To mogłoby nas nie wytrzymać. Drugie piętro, trochę małe jak na Akię. Podsumowując, dom bonusowy z propozycji agenta: duża przestrzeń jadalna trzy pomieszczenia na dole dwa o charakterze pokój dzienny plus coś rodzaju salonu lub jednej z sypialni oraz pokój przeznaczeniem na gabinet a także na piętrze pokrywającej około połowy powierzchni parteru, duża sypialnia z możliwością podziału na dwa mniejsze pomieszczenia, według standardów japońskich oczywiście. Do tego sporej wielkości o taras dlatego że z japońskiego punktu widzenia to krzyżówka balkonu z tarasem, a nawet bardziej taras, no i do tego bardzo duża, zajmująca praktycznie połowę parteru, powierzchnia yy, pomieszczenia spełniającego funkcję kuchni, jadalni, pokoju dziennego. Pomieszkujmy trochę po szafach. Sprawdźmy, co tu zostało. Hmm, ciekawe, czy został but Sudan. O nie, jednak pusto. Czy jest to zły dom typu Akija? Nie, nie jest. Ma on możliwości. Plan nie jest zły. Dla rodziny lub dla singla jest to bardzo dobra opcja. W porównaniu z polskim rynkiem, no zawsze lepiej posiadać dom niż kawalerkę albo jednopokojowe mieszkanie. Porównując możliwości wykorzystania tego domu, myślę, że dla wielu osób byłby on spełnieniem marzeń. Kluczowe Problemy, które tutaj są zauważalne, to jak wspomniałem, ściany, które należałoby odświeżyć. Tutaj zalecałbym tapety. Dlaczego o tym się dowiecie z następnych filmów? Po drugie, Podłogi i podłogi na parterze wszędzie za wyjątkiem części jadalnej wymagałyby gruntownej wymiany. Jest to rzecz do naprawienia, do zrobienia, niemniej w tym konkretnym wypadku należałoby najpierw zdjąć podłogi tatami, następnie trzeba było wymienić żebrowanie, sprawdzić dlaczego te podłogi są takie miękkie i problematyczne na całej rozciągłości, a następnie po prostu po położeniu nowego dyskowania Zdecydować się, czy tatami, czy może parkiety w naszym europejskim stylu. Jeżeli miałby to dom prywatny, zalecałbym tatami. Jeśli dom na wynajem, wówczas zalecałbym parkiety. I po podjęciu tych decyzji, czy koszta byłyby nieopłacalne, zbyt duże? Sądzę, że nie. W Dom ma cenę wywoławczą 3 miliony 200 tysięcy. Cena oczywiście jest negocjowalna, co oznacza, że jest negocjowalna w dół. Często można na tym sporo uzyskać. Łazienka była w stanie nieinwestycyjnym, podobnie zresztą z toaletą oraz pozostałymi elementami kluczowymi, czyli kuchnią. Nie były to może najlepsze kwestie, ale można by było z nimi spokojnie przez jakiś czas funkcjonować przed decyzją o odświeżeniu. No i zasadniczo podłogi. Koszt wymiany podłóg szacuje na około pół miliona jenów, być może trochę więcej, ze względu na to, że rzeczywiście tutaj nie wiemy, jaki kłopot odkrył się pod podłogą i jak poważne byłyby zmiany. Niemniej całkowity koszt, nawet gdyby zamknął się w milionie jenów, czyli całkowita cena bez negocjacji 4 miliony 200, to nadal mamy do czynienia z przyzwoitym. Dość dużym domkiem jednorodzinnym dla rodziny. Oczywiście nie jest on wielkim domem jednorodzinnym, czy raczej dwurodzinnym w stylu polskim, ale jest to jakaś alternatywa. Jak wspomniałem, z mojej perspektywy rodzina z, z dwójką dzieci lub e, singiel albo młoda para to mniej więcej takie przeznaczenie tego domu bym zauważał. Czy zatem dom wojskowe tradycje był stratą czasu? Nie, trafia do puli, z której będziemy wybierać na końcu. A teraz zapraszam Was już na kolejny odcinek z kolejnym zupełnie innym domem.